Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i materiał na wasze życzenie. Tak jak prosiłem w poprzednim z Rogue Legacy, żebyście napisali w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taki materiał jeszcze na kanale i proszę bardzo. Był odzew i jest moja odpowiedź. Drugi materiał. No już 126 level i dwóch zabitych bossów niestety, tych dwóch pierwszych najłatwiejszych. No ale spokojnie, jeszcze dużo do zrobienia przed nami. No to tym razem już jest o tyle łatwiej mi, że nie będę musiał tłumaczyć mechaniki. Najwyżej później, jeżeli jakieś pytania jeszcze z waszej strony się pojawią, to wytłumaczę to wam w komentarzach po prostu. A teraz zajmę się tylko czystą, nieskrępowaną zabawą. I zobaczymy, może mi będzie dobrze szło dzisiaj. Bo wczoraj miałem swój najlepszy dzień i dotarłem do końca swojego życia z ponad 10 tysiącami. A to jest spora kwota dosyć. A nie, sorry, jakie 10, co ja gadam, przecież tam było 30, tak daleko zabrnęłem. A jeszcze lepiej, no ale spokojnie. Może to się powtórzy, a może nie, może zaraz tutaj gdzieś zginę. Po prostu. Ej, kurde, no tego nie widziałem. Jawnie. Oj. No trzeba bardzo dobrze dozować ten drugi skok. Nie doznawaj obrażeń, żeby dostać się do magicznej skrzynki. Kurde, nie lubię tego. A! No i już po wtokach. W tym momencie skrzynka, do której bym szedł, już jest zamknięta, więc nawet nie ma sensu. Ona jest tam na końcu. Zupełnie na końcu tego pomieszczenia. Jakby mi się udało dojść tam bez obrażeń, to mógłbym ją sobie otworzyć, a tak niestety. No ale szansa przepadła. No i właśnie w tych momentach, takich jak ten, przydaje się architekt, który za pewną drobną opłatę sprawia, że ułożenie pomieszczeń w zamku jest takie samo. Więc ta skrzyneczka by była jeszcze raz możliwa do zdobycia. No nie, no ale to takie zadania z cyklu, nie doznawaj obrażeń. Są ciężkie po prostu, bo byle co starczy, już jest po tobie. Znaczy nie po tobie, ale po skrzyneczce, to na pewno. No już tutaj wszystkich w tej lokacji bierzemy na jeden strzał. Więc tu się autentycznie nie ma co przejmować, nie ma się co martwić. O, jest skrzyneczka. O, jakiś pekiel już jest. Teraz chyba najtańsze ulepszenie mam za 2000, więc śmierć przed uzbieraniem 2000 monet. No to po prostu wtopa. To znaczy, że straciłem niepotrzebnie życie. No, widzicie, zadanie niewykonane, nie doznawaj obrażeń. Już nieważne, który raz tam wejdę, to już się nie uda. Dopiero po śmierci, inną postacią zupełnie. Będę miał jeszcze raz szansę, żeby tam spróbować. Moment, czemu mam oznaczonych przeciwników nawet na mapie? Z jakiej umiejętności ma ta postać? Lady Annabelle. Barbarzyński okrzyk, bardzo dużo punktów zdrowia, mało mocy i magicznych punktów. No i tak dużo. Fotograficzna pamięć. Aha, dokładnie. I też nie można cię przewrócić. Endomorfik. Ogólnie dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze trafiłem teraz w głosowaniu na dobrą pulę genów tej postaci. Nawet kurczę nie jest homo. Nie, dobra, tutaj wejdziemy do innej lokacji. Tak, ale tu już bossa załatwiłem. Ale pokręcić się można. No tu już jest trochę trudniej. No ale nie aż tak bardzo trudno jak było wcześniej. No 126 level robi swoje. Mieczyk zabiera 51 punktów obrażeń. No ej, kurde. Znaczy nie, zadaje 51 punktów obrażeń, a zabiera 51 punktów zdrowia. Nie, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Moment, a tutaj co mamy? A, czaszki, aniołki. Ach, kurde. Coś nożem nie mogę trafić, co jest grane. Może lepiej otwórzmy zawczasu, bo jeszcze tu zginę. Co by. Na prostych przeciwnikach nie ma opcji. Teraz pozostaje mi tylko znaleźć jeszcze... Bo są dwie jeszcze cięższe lokalizacje niż zamek Hanson i ten las. Zresztą nie wiem jak to się tak właściwie nazywa. No ale to może mapa mi powie? Nie, mapa mi nie powie niestety. Ej, ale tam jest skrzyneczka. Dobra, tam pójdziemy. Tylko teraz ryzyk fizyk. Módlmy się o pomoc. Zobaczymy co dostaniemy. Pierścień Hyperiona. Co on robi nie wiem, ale wiem, że jest jeden... Przedmiot, który daje Haron, który w ogóle nie pomaga. Wręcz bym powiedział, że przeszkadza i to bardzo. Coś związanego z jeżem, czy błogosławieństwo jeża, coś takiego, ale sprawia to, że nasza postać zachowuje się jak Sonic. Ten niebieski, bardzo szybki jeż, który po każdym uderzeniu traci wszystkie swoje monety. No nie, na szczęście tutaj postać nie traci wszystkich, no ale wysypują się, kurde, i później trzeba je zbierać. Więc tego trzeba unikać, no ale to jest jedna wielka ruletka, jedno wielkie losowanie. No nie mamy nigdy pewności na co trafimy od Harona, kiedy modlimy się o pomoc.
Co w sumie jest, kurczę, nie w porządku, bo jak się modlisz o pomoc i ktoś ma ci jeszcze skopać, no to dziękuję bardzo, nie? No. Ale moment, jak? Terrator? A. Czyli robi ten sam, to samo co ten, tylko że troszeczkę lepiej. Po prostu większa skała wyjeżdża ze z ziemi. Nie, dobra, tutaj nic więcej nie ma. Więc te pędy do wyjścia. No dobra, już mnie uderz. Kurde, ale czemu na sam dół? Dobra. No i kolejny raz. Ej, bliźniacze pomieszczenie, tylko że w drugą stronę. No kurde, tu na sam koniec. Nie lubię takich sytuacji, bardzo nie lubię takich sytuacji. Beton, to jest po prostu beton. No, widzicie, tutaj już pomieszczenie zamknięte, a mogę powiedzieć wam już teraz, że tutaj bossem była wielka latająca czaszka. Chyba Aleksander, tak się nazywała? Czy tam zapomniany Aleksander? Jakoś tak. Oj, dobra, zbyt duży ten rycerz. Oj, trzeba go zejść z tej strony. Ale też skrzyneczkę mogę otworzyć wcześniej, nic nie stoi na przeszkodzie. No, dobra, to rozumiem. Był większy, ale nie na tyle duży, żebym go nie pokonał. Nie moim barbarzyńcom, który ma swój okrzyk. Zwróćcie uwagę, że to nie jest Fusroda, jak w Skyrimie, tylko Farodus. Nie, fajna jest taka, naprawdę wiele odniesień do innych gier. No przecież tutaj wszyscy przeciwnicy praktycznie to jest odniesienie do Castlevanii. No i jeszcze zaklęcia to samo. Wyrzut nożem, toporkiem, no kurde, to samo było dokładnie w Castlevanii. Oj, konik, konik, ale tu nic nie ma, więc po co mam tutaj iść, tak właściwie? Dobra, grzybka jeszcze, no, 15 złota. Mało, za mało. Ale, oj, nie, stój na kolcach, musiałem mapę sprawdzić. Aha, to pomieszczenie ze skrzyneczką jest z tej strony. Aha, dobra, tutaj kule ognia lecą, więc schowajmy się. Aha, czyli taka metoda na to pomieszczenie po prostu. Z wnęki do wnęki, aż skończą się męki. Aha, złoto. Kurczę, naprawdę wolałbym jakieś runy. Albo przynajmniej schematy przedmiotów dla kowala. Ej, nie, dobra, gdzie tu jeszcze można iść? Można iść tam na górę, albo... kurczę, w sumie ścieżek jest naprawdę dużo. No, a dobra, nie musiałem na kulę ognia wchodzić akurat. Ja chcę tam wejść, dobra. I teraz tutaj w lewo. Nie doznawaj obrażeń, no kurde! No, już po wszystkim. No jawnie, już po wszystkim. Wychodzimy stąd. Nie wiem, coś, kurczę, dzisiaj pecha mam do pomieszczeń z cyklu nie doznawaj obrażeń. Nie, ale dobra, tam dalej można iść na dół jeszcze. Jezus, no daj spokój, no, na szczęście. Tutaj trzeba dostać w korpus, sama głowa się nie liczy. No tutaj, tutaj, no... no już podskoczyłem. Ej, jest schemat, płaszcz opiekuńczy, dobra. Dodatkowo od cholery złota i tu jest kolejny boss ewentualnie. Boss trzeciej lokacji, nie spodziewałem się, że tak szybko na niego trafię, ej. Nie, czemu to jest bokiem? A takie coś, po prostu. No shit. Dobra, udało się wyskoczyć. A dobra, co my tu mamy? Jeden tam, damy sobie z nim radę, póki nie rzuca shurikenami. Ale właśnie, widzieliście tam lokację w ogóle już, czy jeszcze nie? Kurczę, nie pamiętam, co się działo dokładnie w poprzednim materiale. Oj, wiem jedno, że tutaj zaraz mogę naprawdę szybko zginąć, jeżeli się nie wezmę w garść. Dobra, bam, kurde, zapomniałem, kolce w podłodze. Nie jest łatwo, nie jest prosto. Ale nożykiem trafić z dystansu jeszcze potrafię. Dobra, jakby co, to pomieszczenie wyczyszczone. A tutaj widzę, mamy strażnika. Na dwa ciosy, dobra. Ale tu do góry też coś mamy. Właśnie. Jakiś kawałek jedzonka. 47 punktów zdrowia uzyskanych. Oj. Łooo, no spodziewałem się coś większego, bo za duży przestój miał przed tym ciosem. No ale że takich kilka machnięć aż. Oj, dużo zabiera. Jeszcze jedno takie uderzenie jest po mnie. No, tutaj każdy przeciwnik zabiera w innym stopniu zdrowie bohatera, no ale trzeba się mieć na baczności w tej lokacji. Tutaj po prostu jest ciężko już. No, jeszcze te szarżują, no shurikeny lecą. Dobra, 39 mi zostało raptem. A może sprawdźmy, co jest tutaj. O kurde, nie, no. A tu? To jest kurde rycerz. Nie.
można zrobić z głową. Na przykład, no. Oj, albo nie. No nie, to jest kiepska lokacja, ale może się uda. No ale już zbliża się śmierć powoli, niestety, kochani. Dobra, nożami na potęgę. No, ale może? Wskrzeszenie, tak jest, no! Opłacało się inwestować w tą umiejętność. No, ale tylko, że mimo wszystko nie zginął. No tam ewentualnie szurikę... A właśnie, pięknie! Przydał się krzyk. No. Spokój, spokój. Dobra, nożem go, jeszcze raz. Kurde, szurikeny! Dobra, wreszcie martwi. Ale nie wszyscy, kurde, jeszcze dalej te... gluty zostały. Nie, dobra. Mam nadzieję, że jakaś skrzyneczka, tam coś, kurde, muszę zarobić przecież za to, że... Nie? Serio? Ej, nie, nie, sorry, jest tu coś ukryte. Tak jest, w ścianie. Runa skoczka. Czyli dodatkowy skok ewentualnie, ale jednak wolę swój wampiryzm, mimo wszystko. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Dosyć często strzela. Okej, tego zabić, zanim przylecą duszki. Dobra. Teraz tak, są już? No właśnie, są duszki rzeczone. Oj, nawet sztylecikiem. Na trzy razy. Pach, 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 no. Zostajesz ty na dole tutaj. No zaatakuj, kurde, bo jak zaatakujesz, to wtedy już wiem, że masz chwilę przestoju. Dobra, z konikiem będzie problem. Albo nie, żadnego problemu. Nie! Tak między nich największa głupota. Dobra. Tak, wszyscy szarża, nie? A, kurde! Oj, nie, 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 nie. Jeden cios i po mnie, więc... No, oj, nie. Naprawdę na raty to będziemy robić, na raty. Dobra, wszyscy z tej samej strony, to dobrze. Oj, nie mam już sztyletów. Beton, ale damy sobie radę mieczem, dobra. Po co? Alien Annabelle zabita przez Pong. Pewne klasy mają przewagę nad niektórymi bossami, rzekła Lady Annabelle w swoich ostatnich słowach. Dobra, wybierzmy jeszcze sukcesora. Dobra, tak, jest Grotoas. Czyli ja bym chciał sobie zarobić teraz. Ale właśnie, nie widzi trójwymiarowe i ma jeszcze Alzheimera, ale kiepski. Kiepska pula genetyczna teraz wpadła. Jedyny, brak łyżkowidelca. Aha, the one! To odniesienie do Matrixa i to wam muszę pokazać, więc stępiony wzrok kiedy indziej, ale w sumie jeszcze tutaj, dobra, jakieś upgrade'y. Może wskrzeszenie? Za mało, kurde, niestety. Ach. Dobra, wiecie co, moment, chwila pauzy i zaraz wracam do was. Dobra, wybaczcie tą krótką przerwę, ale obiad sam się nie zje, a poza tym żołądek się domagał. Nie no, 6068 monet. No co starczy, niestety nie na wskrzeszenie. Ale... Niezniszczalność, wzmocnij swoje nadnercza i bądź niezniszczalny jak Bane. Czas rozpocząć grę. Czyli po prostu przedłuża czas, kiedy jesteśmy nieśmiertelni, tuż po tym jak otrzymaliśmy cios. A dlaczego wzmacnia nadnercze? No bo tam jest produkowana adrenalina, czyli pewnie o to chodzi. Nie, ale okej, gdzie mogę wrzucić? Mogę w zdrowie, w manę. No wiele różnych rzeczy mogę ulepszyć. Tylko kurczę, akurat nie te, na których mi zależy. Nie, no dobra, zdrowie. Jeszcze raz zdrowie i teraz tak. No właśnie, i manę. Takie klasyczne ulepszenia. Dobra, no to uwaga, The One, Neo. czy serio? Dobrze to rozkminiłem? Czy to będzie taki wystrój? No dokładnie, matrixowy wystrój zamku i wszystkich innych lokalizacji. Brak, jak to było? Brak łyżkowidelca? Sprawdźmy. Dokładnie. Brak łyżkowidelca. The One. Dobra, chodźmy. Oj. No ten miecz, kurczę, no może jest fajny, jeżeli ktoś nas atakuje, ale... Tak w sumie do ataku, kurczę, on sam w sobie nie nadaje się zbytnio dobrze. Dobra, mimo tego, że mag. Albo wręcz arcymag. To i da, jakoś idzie mieczykiem powalczyć sobie.
Nie, miecz jest o tyle fajny, że jak przeciwnik stoi w jego obrębie, to dostaje cały czas obrażenia. Coś o, w tym stylu mniej więcej. Proszę bardzo, ale... No, tak jak mówiłem, obrona jak najbardziej możliwa za pomocą tego miecza, ale już ataki gorzej. Dobra. Trzeba uważać na to. No fajny patent, że w dobrym momencie się prowadzi cios, skacząc do góry, to można pozamiatać. Teraz dobra, wasze pytanie może brzmieć, jak się kurczę dostać do tej skrzynki? No gdybym był karłem, to mógłbym przeskoczyć tutaj. Tam w narożniku dosłownie, tam gdzie jest ciemniejsza teksturka. Tam jest ukryte tajne przejście. No i z drugiej strony też tutaj. No właśnie, ale jeszcze tego może mi się uda sieknąć? Nie, nie uda się. No trudno, ta skrzyneczka będzie musiała tutaj pozostać. O, tutaj widzimy ewolucję rycerza. Jak się zmieniało na przestrzeni czasu. Jak się zmieniał jego wygląd. No właśnie, już myślałem, że dostanę w łeb. Szczęście nie, spokojnie poczekajmy. Kurde, po co podskoczyłem akurat w tym momencie, nie? Jak można łatwo skopać. Nie, dobra, lecimy. Im szybciej do przodu, tym lepiej, bo naprawdę czas mi się już powoli kończy. No troszeczkę za bardzo, na szałaputa wręcz bym powiedział, że poleciałem. Nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. Ciężko mnie trafić, ej no kurde, no właśnie. Powiedział, ciężko mnie trafić, po czym dostał strzał w łeb. No, można też urządzić sobie na głowach przeciwników pogo. No albo lepiej nie, lepiej klasycznie. Mieczykiem wymachiwać. No, 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 ale szczerze z chęcią pokazałbym wam jakiegoś bossa, tak samo jak to było w poprzednim odcinku. Zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, moment, spokojnie, to jest jeszcze skrzyneczka do wzięcia. Oj! Kurczę, nie podoba mi się to, jak oni rzucają tymi kośćmi. Akurat tak, że zawsze, nieważne gdzie pójdę, to dostanę. To jest dopiero dziwne, to jest dziwna historia dopiero. Aj, za blisko. Ej, ale zdrowia coraz mniej. Ten tu zaraz nie zginął. Oj, fajnie. No właśnie, jestem magiem, mogę czarować kurczę raz za razem. Jeszcze mana mi się przecież odnawia z każdym zabójstwem. Ej, dobra, moment, ale... No właśnie, to jest zamknięty korytarz, tutaj nie ma co się kręcić w ogóle. Ewentualnie coś tutaj po drugiej stronie może być. A jakiś tam flame lock. A może flamelock właśnie. No skoro już jest tłumaczone tutaj wszystko. Dobra, znowu tylko kapusta. No nie, no oczywiście kapusta nie, nie dosłownie, nie warzywo. Szmal! Też kurczę, nie jest zawodnik piłki ręcznej, nie. Nie ten bramkarz obdarzony bardzo wysokimi umiejętnościami. Nie, 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 nie o to chodzi. Mamona! Ale dobra, jest inna lokalizacja, czy też będzie miała taką stylizację jak z Matrixa? Jest Maja. Dobra, może jakaś skrzyneczka, tutaj już będą takie fajne. Z przydatnymi przedmiotami. Oj. Oj. Na granicy przypału. O, ale się jednak opłaciło. Ja, no mimikra niczym Dark Souls, no kurde. Dobra, ale ta na pewno jest do otwarcia już. No i teraz oczywiście każda lokalizacja to inna ścieżka muzyczna. Tutaj takie bardziej żwawe rytmy. Ej, mam tylko 50 zdrowia, ała. Aj, na 3 razy aż. Aha. No, co mało bym tam kurczę zgarnął śmiercionośny cios. Oj, 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 tu może być problem, żeby się dostać do góry. No, na szczęście. Pomyliłem się. Oj, 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 oj. No, pięknie. No i tak to się kończy, kochani. Architekt bardzo się przydaje podczas walki przeciwko bossom. Tak? A dlaczego? Ha. Nie wiem, dziwne. Dobra, ale wybierzmy jeszcze ewentualnie sukcesora na następny materiał. O. Grotołaska, postać dla ciułaczy, bardzo słaba, ale ma ogromne parcie na złoto. Niewrażliwość, wrodzona obojętność na ból. Ból, a co to? Gigantyzm. Mam jakiegoś karła? Przerażają cię kurczaki, kurczakofobia i niszczyciel. Ej, dobra. To Lady Liną drugą.
będziemy grali w następnym epizodzie, w następnym odcinku, no albo nie, jeżeli będę grał po drodze jeszcze. Ale tymczasem, kochani, żegnam się z wami. Tylko jeszcze w sumie, dobra, przed pożegnaniem, jedno ulepszenie tylko, bo zbyt mało złota uzbierałem, żeby myśleć tutaj o czymś więcej. Gdzie najlepiej? A tutaj akurat w sam raz, nawet Haron dużo nie zarobi. Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!